Witam wszystkich bardzo serdecznie w mini analizie Assassin's Creed Netflix Series Title. Czyli witam wszystkich bardzo serdecznie w analizie Netflixowego zwiastuna Assassin's Creed'a w postaci serialu. Nie wiem tylko, czy to będzie serial animowany, czy aktorski, ale przeanalizujmy razem sobie ten trailer. Jak widzicie, Netflix Original Series, jedziemy z tematem. I tu właśnie są monety i kuferek z monetami. Mi to się kojarzy z Black Flagiem jak nic, także super. Zobaczymy, gdzie nas serial Netflixowy Assassin's Creed zaniesie. Z góry proszę nie czepiać się mnie o to, że Bóg wie co robię, że jestem śmaki, owaki. Ja mam wywalony na hejt totalnie. Hejterzy jak nic, jak będą tylko i wyłącznie hejtować, to nic w swoim życiu nie poprawią. A ja kręcę po to, żeby się dobrze czuć i mi to pasi. I tutaj jest napisane In Association with Ubisoft Montreal. Także Netflix i Ubisoft oficjalnie połączyli siły, żeby stworzyć serial Assassin's Creed. I właśnie od poprzedniego roku krążą się w sieci wieści szczątkowe, bo szczątkowe, że właśnie ten serial ma być. A ja znalazłem, tylko wyciszyłem dźwięk, znalazłem tytułowe intro, trailer do serii. Także jedziemy z tematem dalej. A tutaj już kapitol, no taki kapitol, taki trochę świątynia grecka, ale to mi się kojarzy bardziej tak właśnie z Ameryką coś, albo z Grecją. Także pewnie zabierze nas serial w różne uniwersa z serii Assassin's Creed, może na pewno też do Assassin's Uniwersum z Ameryki, że jedziemy dalej. Jakby co mnie analizuje ja, czyli Malczu Mistrz, yo yo yo, także jedziemy dalej. Vincent Porter, czekajcie, kto to odpowiada za produkcję? Vincent Pontriadi, bardzo ładnie, też ładny pan. Występuje Filip Sabat, Orzełek, Nolan North, ładnie. Tutaj właśnie grecki symbol, tutaj egipski, tak. A tutaj będzie coś epickiego chyba zaraz. O, patrzcie, wysuwa się. I tutaj wkracza na scenę, ja wam mówię kto, bo to nasz jedyny, najlepszy, najwspanialszy Ezio Auditore da Firenza. Hej, i właśnie to jest piękne, Ezio będzie w serialu pokazany. Także trzeba się cieszyć, trzeba trzymać kciuki i czekać. Także widzieliście, różne postacie będą grały w tym serialu Netflixowym od Ubisoftu i Netflixa. Doczekamy się, mam nadzieję, że się doczekamy serialu od Netflixa w uniwersum Assassin's Creed'a oficjalnego. To jest taka moja mini analiza, moje takie pitolenie na antenie, to chciałem wam pokazać to, co znalazłem w internecie, żebyście się wy też ucieszyli, że będzie serial od Netflixa o asasynach. I jest kluczowa postać Ezio. I to jest najważniejsze. A to jest moja taka mini analiza traileru Assassin's Creed od Netflixa. Moi mili. Tak? I bardzo pięknie, i bardzo ładnie. Nic nie jest prawdą. Wszystko jest dozwolone.
A to byłem ja, czyli Malczu Mistrz. Hej! Zostaw łapkę, komentarz i lajka i dowal hejterom. Cześć!